Projekt oczekiwany, wyczekiwany od wielu lat. Tutaj jest z nami pan minister Piotr Warczyński, który przecież przedkładał założenia do tejże ustawy już parę lat temu. Stąd też myślę, że projekt niezmiernie istotny, niezmiernie ważny z wielu powodów. Z punktu widzenia pacjentów, no jednym z takich najistotniejszych powodów to jest kwestia bezpieczeństwa pacjenta. Dyskutujemy na temat tego, co można byłoby zrobić, żeby to bezpieczeństwo pacjenta polepszyć, żeby to bezpieczeństwo pacjenta wzmocnić. Oczekujemy systemu, gdzie będziemy mogli analizować zdarzenia niepożądane, gdzie będziemy mogli zastanawiać się, co zrobić, aby te sytuacje starać się wyeliminować. Ja wczoraj oglądałem taką debatę w telewizji, gdzie trwała dyskusja na temat podnoszenia kar, jeżeli chodzi o kar mandatów za wykroczenia czy wykroczenia drogowe. I tam zaobserwowałem, jak wiele dyskusji toczy się na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mówi się o tym, ile jest ofiar wypadków drogowych, mówi się o tym, ile jest osób rannych i co trzeba zrobić, aby to bezpieczeństwo podnieść. Zauważcie Państwo, jak bardzo mało mówi się, czy w ogóle nie mówi się, poza ekspertami, być może trochę. W ogóle nie mówi się o bezpieczeństwie pacjenta, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia. W ogóle nie mówi się o tym, że w systemie ochrony zdrowia występują zdarzenia niepożądane. W ogóle nie mówi się o tym, że te zdarzenia niepożądane mogą prowadzić i do kalectwa, ale również mogą prowadzić do śmierci. W ogóle nie mówi się o tym, że są systemy na świecie, które wprowadzają rozwiązania pozwalające na monitorowanie tych zdarzeń niepożądanych i zastanawianie się, co można zrobić, aby to bezpieczeństwo poprawić. Stąd też ten projekt jest niezmiernie ważny, niezmiernie istotny. Ja uważam, że to jest jedna z najważniejszych ustaw w systemie ochrony zdrowia. I ten projekt przewiduje, wprowadza pewne rozwiązania, nad którymi teraz oczywiście toczy się dyskusja, rozwiązania, które stanowią taki fundament czy pierwszy krok do tego, żeby zacząć na poważnie mówić o bezpieczeństwie pacjenta i zacząć na poważnie wprowadzać rozwiązania, które bezpieczeństwo pacjenta poprawią. No przede wszystkim są to rozwiązania dotyczące możliwości zgłaszania zdarzeń niepożądanych przez personel medyczny bez konsekwencji ponoszenia odpowiedzialności karnej. Zdaję sobie oczywiście sprawę z tych zastrzeżeń ze strony środowiska, ale to jest właśnie ten moment, żeby zastanowić się, dyskutować, jak legislacyjnie sformułować przepis, który będzie odpowiadał z jednej strony na potrzeby oczywiście środowiska medycznego, środowiska personelu medycznego, a z drugiej strony będzie faktycznie umożliwiał temuż personelowi bezpieczne zgłaszanie zdarzeń niepożądanych. Ten projekt przewiduje ze strony, nakłada na kierujących szpitalami, na menadżerów pewne obowiązki. Obowiązki chociażby związane z tym, że trzeba będzie prowadzić wewnętrzny system jakości bezpieczeństwa pacjenta. Trzeba będzie analizować ryzyka, które tam występują. Trzeba będzie na koniec przedstawiać raport dotyczący jakości, w którym to raporcie będzie między innymi informacja o tym, jakie zdarzenia niepożądane zostały zgłoszone i jakie środki zostały wprowadzone celem ich wyeliminowania. No i przede wszystkim projekt wprowadza również rozwiązania dotyczące polepszenia sytuacji pacjentów, którzy doznali szkody. Wiadomym jest, że nie wyeliminujemy całkowicie zdarzeń niepożądanych, bo to jest po prostu niemożliwe. No, to literatura fachowa wskazuje, że możemy wyeliminować do 50% zdarzeń niepożądanych, może trochę więcej. Ale tym wszystkim pacjentom, którzy doznali tego zdarzenia niepożądanego, należy się odszkodowanie, należy się zadośćuczynienie, bo to jest jedyny sposób, jedyny znany obecnie sposób, sensowny sposób, który pozwoli w jakiejś części zrekompensować krzywdę. I projekt przewiduje wprowadzenie nowego modelu pozasądowego, alternatywnego obok sądowego, ale realnej alternatywy, która umożliwi pacjentom dochodzenie roszczeń. Ale przede wszystkim, i to chcę podkreślić, ten projekt zakłada odejście od złego modelu obecnie funkcjonującego w ramach wojewódzkich komisji, modelu, który konfliktuje dwie strony. W tym modelu zaproponowanym w tej ustawie tego konfliktu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że będzie pacjent,
który złoży wniosek i rzecznik praw pacjenta, który ten wniosek będzie rozpatrywał. Nie będzie dwóch stron, które będą walczyć ze sobą, tak jak walczy się w sądzie, na rację i przedstawia dowody. Nie będzie dwóch stron konfliktu, czyli z jednej strony podmiotu leczniczego, a z drugiej strony pacjenta, gdzie podmiotowi leczniczemu, szpitalowi będzie zależało na udowodnieniu swojej racji czy swoich twierdzeń. Wprost przeciwnie, w mojej ocenie właśnie ten projekt przewiduje takie rozwiązania, że placówce medycznej powinno zależeć na tym, żeby współpracować z rzecznikiem praw pacjenta przy wyjaśnieniu tej sprawy. A no dlaczego? No bo wypłata w ramach funduszu kompensacyjnego zamknie dany proces. Już spowoduje, że pacjent nie skieruje tych roszczeń na drogę postępowania sądowego. I co istotne, ten projekt odrywa, czy od, ten projekt nie zakłada, żeby ten cały system był finansowany ze środków placówki medycznej, no bo przecież odszkodowania będą wypłacane, będą finansowane z budżetu państwa. Stąd pod tym względem uważam, w porównaniu do obecnie funkcjonującego systemu, czy to wojewódzkich komisji, który de facto nie funkcjonuje, i dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, to w tym zakresie projekt jest niezwykle korzystny, oczywiście dla pacjentów, ale również dla zarządzających szpitalami.